Kochanie, pakuj się, znalazłem ofertę. Full wypas na bogato. Klimatyzacja wieje, przyjemny chłodek, muzyczka gra nawet przez Bluetooth, a SMS-y? SMS-y mogą czytać się same. No co ty na to? A ja na to, jak na lato. Tylko teraz w salonach Forda. Na bogato z niską ratą. Odkryj bogato wyposażone Fordy Fiesta, Focus, Kuga i C-Max w limitowanej ofercie Ford Multi-Opcje 1,99% z niską miesięczną ratą. Autoryzowany dealer Forda w Nysie przy ulicy Ujejskiego 17. Telefon 77-409-1250. www.bustan.pl. Jest czwartek, 29 września, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na wiadomości. A w wiadomościach zobaczymy. Radny Przemysław Dziaduś kłamał w sprawie swojego wykształcenia. Pan radny Dziaduś, ja go znam od 2010 roku, od wyborów samorządowych poprzedniej kadencji. Wielokrotnie w tamtej kadencji mijał się z prawdą, w tej również. Pomawiał wiele osób, powołując nieprawdziwe fakty, ale nie sądziłem, że może powołać nieprawdziwe fakty, które zwiększą wartość jego osoby w ocenie wyborców. Nowa siedziba starostwa powiatowego w Nysie otwarta. Niektórzy podchodzili do tego pomysłu sceptycznie, mówiąc, że to po co, może zostańmy na tym starym, ale muszę powiedzieć, że w tamtym budynku, może nie każdy tego miał to doświadczenie, ale tam było 40 łazienek samych. Jak bumerang wraca do nas temat radnego Przemysława Dziadusia. Tym razem jednak sprawa dotyczy innego aspektu jego działalności, a mianowicie jego wykształcenia, a właściwie braku wykształcenia. Z informacji, jakie pozyskaliśmy z uczelni, których miał być absolwentem, wynika, że niemalże we wszystkich przypadkach po prostu kłamał. W roku 2010, startując w wyborach z ramienia Prawa i Sprawiedliwości, Przemysław Dziaduś informował wyborców, że jest absolwentem Politechniki Opolskiej na kierunku europeistyka. Z danych pozyskanych z tej uczelni wynika, że radny Dziaduś i owszem, ukończył ten kierunek, tylko że dopiero w 2014 roku, więc 4 lata wcześniej, startując w wyborach, w żaden sposób nie mógł mianować się absolwentem Politechniki Opolskiej. 4 lata później, ponownie startując w wyborach, tym razem między innymi jako kandydat na burmistrza, Przemysław Dziaduś podawał się za absolwenta studiów magisterskich aż 3 uczelni, między innymi Politechniki Opolskiej na kierunku Administracja Unii Europejskiej oraz Politechniki Śląskiej na kierunku Architektura i Urbanistyka. Sprawdziliśmy, czy te twierdzenia radnego są zgodne z prawdą i otrzymaliśmy jednoznaczną informację z tych uczelni, że Przemysław Dziaduś nie ukończył żadnego z tych kierunków. Co więcej, radny Dziaduś nie jest również doktorantem na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jak podaje do publicznej wiadomości, między innymi w oświadczeniu majątkowym. Zapytaliśmy samego radnego, jak wytłumaczy te rozbieżności. Mamy pewne niejasności. Naprawdę, już powiem po ostatni, które pan puszcza, po prostu jestem zażenowany i tak naprawdę z poważnymi ludźmi mogę poważnie rozmawiać, A czy odpowie pan na pytanie, ponieważ zadaliśmy pytanie do Politechniki Śląskiej i dostaliśmy odpowiedź, że nie jest pan absolwentem i mamy wrażenie, że pan skłamał. Dobrze, no to w takim razie proszę poprosić, że pan chce puścić w telewizji. Myślę, że już pan kolejne kłamstwo może poruszać, także mi to myślę, że w sądzie będzie mógł udowadniać, kto miał rację, jeżeli coś. Otrzymałem również odpowiedź z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, że pan nie jest doktorantem. Ale czy jest pan doktorantem? Mam proste pytanie. Czy jest pan doktorantem jakiej uczelni? Pan bardzo dużo kłamie, także myślę, że proszę puszczać. Co pan po prostu uważa? Myślę, że to akurat też Nysanie już pana poważnie traktują. Chciałem jeszcze o Politechnikę Opolską zadać, ale proszę pana, ja dostałem od rektora... Pan kolejny? Tak? Pan nie rozumie, co pan mówi. Czy pan rozumie, czy nie? Ja rozumiem słowa, ale nie bardzo rozumiem treść. Ponieważ... Pan po prostu kłamie.
Ja mam w tej chwili akurat osobę, która skąże, moja akurat partnerka, przyjaciółka. Ale ja mam proste pytanie. Czy pan skłamał, podając swoje wykształcenie, czy nie? Wie pan co, no mówię, ja nigdy nie kłamię. To pan kłamie właśnie, powtarzam po raz kolejny. Ale ja mam odpowiedź z uczelni. Może pan poszedł z faksy. Naprawdę, do widzenia, nie mam o czym rozmawiać. Jak słyszymy, radny miał niewiele do powiedzenia i nie udzielił nam żadnych wyjaśnień. Zwróciliśmy się więc do innych członków rady, aby odnieśli się do tej sytuacji. No, jestem zszokowany tym, co państwo ujawnili, bo znam Przemka, mogę tego nie powiedzieć, bo to jest mój kolega, od wielu lat. Znam go jako społecznika, jako współorganizatora wielu akcji charytatywnych. I cały czas zadaję sobie pytanie od wczoraj, po co on to zrobił i dlaczego posunął się do takiego kroku, bo całą kampanię wyborczą przedstawiał się jako doktorant, jako student studiów doktoranckich. Zresztą lubił się tym też chwalić. A w tym momencie, gdy okazuje się, że to wszystko jest nieprawda, no to traci dla mnie wszelkie kompetencje moralne, jakieś podstawy etyczne. Zaburzył naprawdę opinię o nim, choć bardzo go szanuję. Pan radny Dziaduś, ja go znam od 2010 roku, od wyborów samorządowych poprzedniej kadencji. Wielokrotnie w tamtej kadencji mijał się z prawdą, w tej również. Pomawiał wiele osób, powołując nieprawdziwe fakty, ale nie sądziłem, że może powołać nieprawdziwe fakty, które zwiększą wartość jego osoby w ocenie wyborców. No, dla mnie to jest coś, co nie powinno mieć miejsca i na miejscu pana radnego Dziadusia to chyba bym po prostu nie wychodził z domu przez jakiś czas, nie pokazywał się ludziom, którzy głosowali na niego. Być może takie zachowania i wprowadzania w błąd wyborców nie przynależą do czynów karalnych, ale z całą pewnością są nieetyczne. Ciekawe, co na to wyborcy samego radnego i jakie uczelnie wymieni Przemysław Dziaduś, startując w wyborach za 2 lata. Kto wie, może tym razem jakiś egzotyczny uniwersytet na Madagaskarze. Na druki i hafty, na odzieży. Chcesz logo firmowe, grafikę, zdjęcia? Przyjdź do nas. Tomat Timp. Usługi dla firm i osób prywatnych. Nysa, Podzamcze. Telefon 666 818 199. Od czwartku, 29 września, Starostwo Powiatowe w Nysie ma nowy adres. Adaptacja budynku po siedzibie banku trwała przez kilkanaście miesięcy i pochłonęła 3,5 miliona złotych. Ale teraz naprawdę jest na co popatrzeć. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie bądź nas zaopatrzeni, ale nas zbaw ode swojego. Amen. Starostwo Powiatowe w Nysie zmieniło adres z ulicy Moniuszki na Piastowską. Decyzja taka zapadła wiele miesięcy temu, lecz na jej realizację trzeba było poczekać. Różne były opinie i radnych, i członków zarządu. Niektórzy podchodzili do tego pomysłu sceptycznie, mówiąc, że to po co, może zostańmy na tym starym, ale muszę Państwu powiedzieć, że w tamtym budynku, może nie każdy tego miał to doświadczenie, ale tam było 40 łazienek samych, toalet, bo to jest budynek nieprzystosowany do funkcjonowania administracji. To jest budynek, to jest internat z pokojami i z łazienkami. Tam był bardzo ciężki w utrzymaniu. Mieliśmy tam sublokatora, którym nie był uciążliwy sublokator, ale jednak to jest Urząd Marszałkowski z swoją biblioteką. Tu już jesteśmy u siebie gospodarzami. Budynek po remoncie spełnia wszystkie wymagania techniczne, jak też jest w pełni dostosowany do potrzeb starostwa. Musieliśmy tu wymienić praktycznie wszystko, dlatego że weszły nowe przepisy co do ochrony danych osobowych, CEPiK, Wydział Komunikacji. Także tu jest wszystko w środku nowe. Nowa lokalizacja przełoży się na większy komfort petentów, w tym także niepełnosprawnych. Dla niepełnosprawnych jest zrobiona winda, będzie zrobiony schodołaz, także będą te udogodnienia. Rozmawiałem z panem starostą, w ciągu kilku dni będzie to wszystko dostosowane. Remont budynku, początkowo oszacowany na 2 700 000 zł, ostatecznie kosztował 3,5 miliona. Władze uważają jednak, że powiat jest w dobrej kondycji i wydatek ten nie zagraża realizacji planów inwestycyjnych.
Powiat jest w dość dobrej kondycji finansowej. Jako samorząd powiatowy mamy duży budżet, jesteśmy powiatem największym w województwie opolskim. Budynek na Moniuszki, który był siedzibą powiatu, zostanie przekazany urzędowi gminy na potrzeby centrum mandatowego. W zamian gmina oferuje obecny plac Paderewskiego, który ma być przeznaczony na parking przyszpitalny. Starostwo jednak szacuje opuszczony przez siebie budynek na ponad 4 miliony złotych, stąd czeka, by gmina zaproponowała coś jeszcze. Pan burmistrz zadeklarował nam przekazanie placu Paderewskiego. Uważamy, że to jest zbyt mały majątek za ten budynek, który przekazujemy burmistrzowi. Prowadzimy dalej negocjacje. Różnica jest mniej więcej do negocjacji 3 miliony złotych. Władze powiatowe, jak też pracownicy starostwa uważają, że nowa lokalizacja przyniesie wiele korzyści. No, chcieliśmy, żeby mieszkańcom było łatwiej i przyjemniej w każdym miejscu, tak? Mam nadzieję, że ludziom się spodoba. Przypomnijmy, że starostwo odkupiło także sąsiedni budynek, który zostanie wykorzystany na potrzeby niektórych wydziałów i Centrum Pomocy Rodzinie. Jedyną instytucją, która zostanie wyłączona, to jest Wydział Drogownictwa, który powstał po likwidacji Zarządu Dróg Powiatowych i on będzie się mieścił w budynku obok, który też kupiliśmy od lokalnego przedsiębiorcy i przenieśliśmy też powiatowe centrum rodzinie do tego budynku i to jest praktycznie w jednym podwórku i dodatkowo będą tam się mieścić jeszcze jeden wydział programów europejskich, także w sumie tutaj zmieścili się wszyscy pracownicy ze starostwa. Na zakończenie przypomnijmy, że historia zatoczyła koło, bowiem właśnie w tym budynku urzędował pierwszy powojenny starosta Nyski Wincenty Karuga. Kursy językowe, przedmaturalne i korepetycje. W Centrum Edukacyjnym Uniwersum oferujemy zajęcia indywidualnie i w grupach. Uczymy wszystkich przedmiotów maturalnych. Uniwersum, wejdź na edunysa.pl. A w wiadomościach jeszcze przed nami. Czy nocny portier może zaspać? Tak, rzeczywiście przez dwa dni był problem z dostaniem się normalną drogą z parkingu znajdującego się w podwórzu Urzędu Miejskiego do Urzędu Miejskiego. Rekrutacja na nowy rok akademicki w PWSZ. Tradycyjnie bardzo dużą popularnością cieszy się bezpieczeństwo wewnętrzne. Ja przypuszczam, że to wynika przede wszystkim z tego, że oferta dydaktyczna na tym kierunku jest cały czas atrakcyjna. Nowe biuro poselskie posła ruchu Kukiz 15 w Nysie. W kwestii tak zwanych tematów nyskich, czy tematów powiatu nyskiego, do tej pory te tematy słyszałem od bądź dziennikarzy, bądź od ust polityków. Zatem jeżeli to byli dziennikarze, to może faktycznie chodziło im o rozwiązanie problemu. Co się dzieje w Urzędzie Miejskim w Nysie? We wtorek i środę rano urzędnicy nie mogli dostać się do pracy, ponieważ drzwi były zamknięte. Portier najpierw zapomniał otworzyć, a następnie w ogóle zniknął i nie ma z nim kontaktu. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Nysie we wtorek i środę mieli problemy z wejściem do budynku w godzinach porannych. Drzwi były bowiem zamknięte, więc ostatecznie urzędnicy musieli przejść przez pomieszczenia Straży Miejskiej, aby dostać się do swoich biur. Na razie nie udało się jednak wyjaśnić, co naprawdę się stało, bowiem wersji tego wydarzenia i jego możliwych przyczyn jest kilka. Tak, rzeczywiście przez dwa dni był problem z dostaniem się normalną drogą z parkingu znajdującego się w podwórzu Urzędu Miejskiego do Urzędu Miejskiego. Ale nie znam szczegółów, myślę, że spowodowane to było remontami prowadzonymi na terenie urzędu. Niestety wersja ta ostatecznie się nie potwierdziła. Remonty się odbywają, to potwierdzam oczywiście, że się odbywają remonty, są to drobne remonty. Nie wiem, czy to ma związek akurat nie te wejścia z tymi remontami. Ale chyba to jest jasne, czy te remonty, pan jest tu sekretarzem, czy te remonty spowodowały brak możliwości otworzenia drzwi o 7? No raczej nie. Nie, z całą pewnością nie. Ale co tak naprawdę działo się z portierem przez dwa dni i co dzieje się z nim teraz? Wczoraj w nocy, czyli w nocy, wieczorem, przed nocą z wczoraj na dzisiaj, tak? To chcę powiedzieć, że ten pan się nie zjawił w pracy od środy rana. Ja nie wiem, co się z tym panem dzieje.
tu jakieś próby kontaktu zostały podjęte, no nie mamy z nim kontaktu. Mówię uczciwie jak jest, bo staraliśmy się wyjaśnić w pierwszej kolejności, dlaczego nie zjawił się dzisiaj na dyżurze w nocy. Z nieoficjalnych źródeł mamy informację, że przyczyną problemów mógł być alkohol. Do sprawy prawdopodobnie wrócimy. Euromaster.com zaprasza na serwis aut przy ulicy Grodkowskiej 74. Usługi mechaniki samochodowej, geometria, hamulce, zawieszenie, oleje, klimatyzacja. Sprzedaż i serwis opon ciężarowych. Jesteś w dobrych rękach. Euromaster.com to gwarancja jakości. Polskie uczelnie walczą o studentów z powodu pogłębiającego się niżu demograficznego. A jak wygląda sytuacja na niskiej uczelni? W tym roku jest nieźle, ponieważ nabory są lepsze niż wynikałoby to z prostej kalkulacji demograficznej. W tym roku niski PWSZ będzie miał prawie 1000 nowych studentów. Jest to o 5% więcej niż w ubiegłym roku. Wszystkich studentów mamy niespełna 3000, natomiast w przypadku tych zrekrutowanych, tak jak powiedziałem, mamy prawie 1000 osób. W latach ubiegłych liczba studentów niskiej uczelni przekraczała nawet 5000. Aby zapewnić wysoki poziom nauczania, uczelnia stara się o wychowanie własnej kadry naukowej. My jesteśmy zainteresowani budowaniem własnej kadry i rok po roku sukcesywnie to robimy, bo mamy pracowników, którzy pracując w NYS-ie zdobywali stopnie naukowe, czyli zdobywali stopień doktora habilitowanego. W związku z tym już lepiej organizacyjnie da się po prostu te kierunki studiów prowadzić w NYS-ie. PWSZ oferuje studentom wiele kierunków. Tradycyjnie bardzo dużą popularnością cieszy się bezpieczeństwo wewnętrzne. Ja przypuszczam, że to wynika przede wszystkim z tego, że oferta dydaktyczna na tym kierunku jest cały czas atrakcyjna i władze Instytutu dbają o to, żeby wciąż wychodzić naprzeciw zainteresowaniu studentów poprzez oferowanie coraz to nowych, interesujących specjalności. Drugim takim hitem naszym jest pielęgniarstwo. Tutaj właściwie już zamknęliśmy nabór z racji bardzo dużego zainteresowania i naszych możliwości. Teraz nie jesteśmy w stanie po prostu większej liczby studentów przyjąć na ten kierunek. No i co nas bardzo cieszy, kierunek informatyka, który w tym roku cieszy się bardzo dużą popularnością na studiach stacjonarnych. W tej chwili mamy już ponad 60 osób. Niestety niektóre kierunki nie cieszą się tak wielką popularnością. Najmniej popularne dziś są specjalności takie jak zarządzanie produkcją czy architektura. Ważnym aspektem są także koszty. Jednym z najbardziej kosztownych, aczkolwiek niezwykle prestiżowym kierunkiem jest jazz. Oczywiście koszty liczymy. To jest związane między innymi z tym, że limit przyjęć na jazz jest bardzo surowo tutaj przestrzegany z racji tego, że duża część zajęć są zajęcia indywidualne, czyli dla jednego studenta prowadzone są zajęcia przez jednego wykładowcę. Najwięcej głodnych wiedzy maturzystów trafia tu z województwa opolskiego i dolnośląskiego. Jednak, jak mówi prorektor, w NYS-ie mamy studentów z całego kraju. Przypominamy, że od tego roku szkolnego PWSZ ma nowego rektora, a to oznacza, że możemy oczekiwać nowych pomysłów na rozwój uczelni. Centrum Językowe Ekspert zaprasza na kursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Angielski, niemiecki, hiszpański i francuski. Przyjdź, zobacz, zapisz się. NYS-a, rynek 36B. Centrum Językowe Ekspert. Jakość w nauczaniu. Od kilku dni w NYS-ie działa biuro poselskie Pawła Grabowskiego, posła na Sejm 8 kadencji z ruchu Kukiz 15. Poseł zaprosił na otwarcie sympatyków, znajomych i media. Poseł zapowiada otwarcie kilku biur na terenie swojego okręgu wyborczego, czyli województwa opolskiego. To biuro powstaje w NYS-ie z tego względu, że jest duże zapotrzebowanie ze strony ludzi na to, aby takie biuro powstało, nie tylko w NYS-ie. W tym momencie to już mogę powiedzieć, że również będzie biuro powstawało, już powstaje niebawem, w ciągu myślę 2 tygodni, otwarcie biura w Opolu. W najbliższym czasie również we Wrocławiu będę swoje biuro otwierał, ale mam taką nadzieję, że na przełomie roku również Kędzierzyn, Koźle, Prudnik.
Podczas ostatnich wyborów ruch Kukiz 15 zdobył duże poparcie w regionie. Dlatego też poseł uważa, że dzięki swojej działalności zdoła jeszcze bardziej wzmocnić pozycję swojego ugrupowania. Ja przede wszystkim chcę wspierać lokalnych działaczy, osoby, którym jest blisko do ruchu Kukiz. Ja przypomnę, że ruch Kukiz 15 uzyskał świetny wynik w powiecie nyskim, jeden z najlepszych w ogóle w Polsce. Zatem tutaj faktycznie ci kukizowcy są, oni funkcjonują i żyją. Natomiast do tej pory nie mieli możliwości, że tak powiem, ujawnić się jako kukizowcy z tego prostego względu, że no tutaj ten poseł Nyski, który miał być posłem również ruchu Kukiz 15, czyli Janusz Sanocki, do klubu poselskiego Kukiz 15 nie wstąpił. W Nysie jest kilka spraw, które poseł Grabowski chciałby poruszyć. W kwestii tak zwanych tematów nyskich, czy tematów powiatu nyskiego, do tej pory te tematy słyszałem od bądź dziennikarzy, bądź od ust polityków. Zatem jeżeli to byli dziennikarze, to może faktycznie chodziło im o rozwiązanie problemu. Ale jeżeli pewne tematy słyszy się od polityków, no to niestety jest tak, że zazwyczaj ci politycy próbowali ugrać jakiś kapitał polityczny, poruszając daną kwestię. Stąd też pomysł na to, żeby otworzyć tutaj biuro poselskie. Tematami tymi jest budowa galerii, budowa obwodnicy oraz polsko-amerykańskie kliniki serca. Zdaniem posła Grabowskiego część problemów miasta wynika z rywalizacji politycznej i personalnej. Jak poseł, osoba z zewnątrz, widzi swoją rolę? No przede wszystkim jako takiego człowieka, który będzie wspierał lokalną społeczność. Jeżeli lokalna społeczność zdecyduje się na to, aby włączyć się do działania, do walki o swoje miasto i zechce akurat walczyć jako Kukiz 15, to bardzo chętnie. Zapytaliśmy również o sprawy ogólnopolskie, które wzbudzają bardzo wiele emocji, czyli ustawę antyaborcyjną. W Sejmie były dwa projekty dotyczące aborcji. Jeden bardzo restrykcyjny, drugi bardzo liberalny. No ten liberalny nie znalazł uznania większości parlamentarnej, więc został odrzucony w pierwszym czytaniu. Ja akurat nie głosowałem za jego odrzuceniem w pierwszym czytaniu z jednego prostego względu. Był to projekt, pod którym podpisało się 250 tysięcy obywateli. Zatem skoro jest to projekt obywatelski, to uważam, że każdy projekt obywatelski powinien trafić do komisji, by tam komisja mogła się zająć jego poprawą, naprawą. No i tak też się stanie w przypadku tego projektu restrykcyjnego, co do którego krążą mity, że on całkowicie zakazuje aborcji. Natomiast wszyscy ci, którzy tego typu mity formułują, mam wrażenie, że nie czytali tych przepisów, ponieważ tam z nich nie wynika całkowity zakaz aborcji. Ale to jest, tak bym powiedział, kwestia poboczna. Ten projekt trafi teraz do komisji, gdzie po prostu zostanie zamrożony. Nic się nie zmieni. Nie zmienią się przepisy aborcyjne, ponieważ to jest temat, który tak mocno rozpala emocje Polaków, że będzie on wyciągany, mówiąc nieładnie, co jakiś czas, kiedy trzeba będzie przykryć pewne no, niewygodne jakieś fakty, czyli na przykład wojny o Trybunał, czy jakieś niewygodne ustawy, czy, co jest istotne, umowę CETA, do której Polska ma teraz przystąpić i jakoś nikt o tym nie mówi. Poseł Grabowski potwierdza, że Kukiz 15 liczy na wsparcie mieszkańców miasta i powiatu w przyszłych wyborach. Dodał także, że nie będzie kandydował na żadne stanowisko w samorządzie, a już na pewno nie zamierza kandydować na burmistrza w swoim rodzinnym mieście Brzegu. I to ma mu pozwolić na pewien dystans do lokalnych spraw. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dzisiaj. Dziękuję za uwagę. Na kolejne wydanie wiadomości regionalnej Telewizji Opolskie zapraszam w najbliższy czwartek. Do zobaczenia.